Patronat honorowy nad uroczystością, objął jego ekscelencja ksiądz dr Ryszard Kasyna, biskup pelpiński. Natomiast organizatorami uroczystości są Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie. Witam i pozdrawiam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie serdecznie witam Jego Ekscelencję, księdza doktora habilitowanego Wiesława Śmigla, biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za przewodniczenie mszy świętej i obecność w tej ważnej dla nas uroczystości. Witamy serdecznie. Witam przedstawicieli władz samorządowych powiatu na czele ze starostą kościerskim panią Alicją Żurawską oraz wicestarostą panem Henrykiem Osowskim. Po raz 12 spotykamy się w powiecie kościerskim na uroczystości wręczenia medali imienia Matki Teresy z Kalkuty. Jest mi niezmiernie miło, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie i wspólnie będziemy mogli uhonorować osoby niepełnosprawne oraz instytucje i organizacje pozarządowe działające na ich rzecz. Dzień ten powinien bowiem pobudzać nas do głębokiej refleksji i zachęcać do podejmowania kolejnych inicjatyw służących ludziom chorym oraz niepełnosprawnym. Jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty, patronka naszej uroczystości, najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica, ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym, przez nikogo niekochanym i przez wszystkich odrzuconym. Takie spotkania zainicjował, wspomniał już o tym pan, który prowadzi nasze spotkanie, zainicjował święty Jan Paweł II. To on wyczulił cały świat, nie tylko wspólnotę Kościoła, ale cały świat na ludzi chorych i na to, że trzeba się w ich intencji modlić i nieustannie ich wspierać. I wspaniały patron tego medalu. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś do młodej siostry, która ją zapytała, co należy robić, aby być szczęśliwym, że człowiek, jeśli chce być szczęśliwy, nie musi zbyt wiele robić. Musi poświęcić się dla innych. Niech to dzisiejsza uroczystość, to nasze spotkanie dla nas wszystkich będzie zachętą, abyśmy o niepełnosprawnych, o ludziach chorych, samotnych i potrzebujących pamiętali nie tylko przy okazji takich wyjątkowych dni jak dzisiaj. One też są potrzebne, bo każde świętowania potrzebuje, ale abyśmy każdego dnia pamiętali, że tacy ludzie są obok nas, potrzebują naszej obecności i naszej pomocy. Dziękuję bardzo. Nasze młode wokalistki zaśpiewają trzy utwory. Niewidzialną dłoń Natalii Kukulskiej w wykonaniu Niny Karpińskiej, Nie żałuję Edyty Geppert w wykonaniu Julii Pepińskiej oraz modlitwę Bułata Okudżawy. Ja krokiem krok, taka trasa, okno drzwi, wciąż skąta w kąt. Taki sposób na złą myśl. Nie pierwszy raz, kiedy strach przypomniał cię. Zieloną i znów
Jadwiga jest obecnie prezesem oddziału rejonowego PCK w Kościerzynie. To osoba w pełni i szczerze oddana pracy społecznej. Sama boryka się codziennie ze swoją niepełnosprawnością, uległa ciężkiemu wypadkowi, po którym mogła zaniechać pomocy na rzecz swojego środowiska, jednak pomagała i pomaga dalej z jeszcze większą determinacją. Pani Jadwiga skutecznie pozyskuje krew nie tylko w krwiobusach. Pozyskuje dla wielodzietnych rodzin żywność, wyposażenie domów, środki higieniczne. Sama o sobie mówi, że nic takiego nie robi, tylko ciut inaczej się zachowuje. Prosimy o pozostanie. Gorące brawa. I to jest coś, co ja otrzymałam od ludzi i moje jest takie zdanie, że to trzeba oddać. Bo ludzie mi bardzo pomogli w moim takich trudach, kiedy byłam po wypadku. Te grupy osób, które mnie odwiedzały w szpitalu, to było to coś. W jaki sposób są te osoby wybierane właśnie do tego medalu? A nie wiem, kapituła wybiera. To są trudne wybory. Kiedyś byłam w kapitule i wiem, co to znaczy. A czy one są zawsze sprawiedliwe? No, przynajmniej każdy w swoim sercu, w swoim jakimś tam rozeznaniu musi się z tym pogodzić, czy że ta osoba jest bardziej godna, ta osoba jest mniej godna. A często jest tak, że ludzie, którzy pomagają, w ogóle się nie pokazują, a jednak to serce przekazują innym. No jest i tak staram się robić, ale nie wiem, kto mnie zgłosił. Zespół Cisewianki to wokalno-artystyczna grupa muzyczna działająca od 1994 roku w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu pod kierownictwem pani Marii Bal i akompaniamencie pana Kazimierza Daty. A od roku grupie akompaniuje dodatkowo pan Ireneusz, mieszkaniec domu, piosenki na każdą okazję. Kaszubskie, biesiadne, okolicznościowe. Biorą udział w przeglądach, konkursach i występach nie tylko na terenie gminy Karsin, ale całego powiatu kościerskiego. W tej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie odliczył w życiu społecznym, ponieważ uważał, że jego życie może toczyć się tylko w najbliższej rodzinie. A kontakt z inną osobą niepełnosprawną, panem Leszkiem Słomińskim, spowodował, że dzisiaj jego sposobem na życie jest sport. Gra w tenisa stołowego, współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, jeździ na obozy sportowe, uczestniczy w zawodach sportowych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Miło mi przede wszystkim, że mogłem otrzymać tą nagrodę i w tym miejscu właściwie chciałbym podziękować swoim wszystkim bliskim, przede wszystkim żonie za wsparcie, za dzieciom, za to, że mi pomagają. No i dużo osób, przyjaciołom, dzięki którym ja mogłem odnaleźć tą drogę, którzy mi pokazali drogę do sportu, do tego, żeby otworzyć się przed ludźmi. No i myślę, że ta nagroda, to wyróżnienie, które dzisiaj otrzymałem, jeszcze bardziej mnie zmotywuje do działalności, do jeszcze większej pasji sportem. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Działa w kierunku integracji i aktywizacji społecznej osób słabowidzących i niewidomych. Prowadził projekt grupy samopomocy CAL Ciekawi Świata. W tym projekcie ważna była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami. 80% uczestników podjęło zatrudnienie. Za swą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 roku został nagrodzony brązową odznaką przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Pierwszy medal otrzymuje Lions Club Kościerzyna. Tą osobą jest pan Adam Sosnowski, prezydent klubu. Zapraszamy serdecznie. Są też członkowie klubu. Zapraszamy wszystkich. O wręczenie medali w tej kategorii poproszę panią Elżbietę Brzezińską, przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych oraz pana Henryka Osowskiego, wicestarostę kościerskiego. Klub pomaga osobom niepełnosprawnym indywidualnym, instytucjom działającym na ich rzecz oraz organizacjom pozarządowym w zakupie sprzętu, wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne, sfinansowaniu leczenia. Od 2 lat sprowadza używany sprzęt rehabilitacyjny z Niemiec, rozdając go nieodpłatnie osobom potrzebującym. Członkowie klubu wykazują dużą czujność i empatię na wypadki losowe,
które zdarzają się różnym przypadkowym osobom. To święto ludzi niepełnosprawnych, ludzi chorych, ludzi, którzy swoją niepełnosprawność traktują. Właśnie tak jak ksiądz biskup powiedział, trzeba się z nią pogodzić i iść dalej i szukać dla siebie szansy. I oni właśnie tej szansy szukają, pracują niepełnosprawni dla niepełnosprawnych i to jest piękne. Laureatem drugiego medalu w tej kategorii jest Dom Pomocy Społecznej w Ciseviu. W tym roku Dom Pomocy Społecznej w Ciseviu będzie obchodził jubileusz 45-lecia. Kiedy to zapadła decyzja adaptacji budynku na dom opieki, zapewniają całodobową opiekę swoim mieszkańcom i podejmują działania zmierzające w kierunku aktywnej integracji społecznej. Jednak przede wszystkim starają się stworzyć sytuację, by ich podopieczni mieli możliwość realizowania swoich talentów i spełniania marzeń. Dom posiada 114 miejsc dla podopiecznych, jest domem koedukacyjnym. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Wnioski, które do nas spływają, oceniane są przez 5 osób i staramy się uzasadnienie w tych wnioskach bardzo jasno i wyraźnie przedstawiać kapitule, aby wybrała jak najlepszych. Ale proszę mi wierzyć, że co roku nagradzamy sukcesywnie osoby działające na rzecz osób niepełnosprawnych czy na rzecz osób chorych i wierzę w to, że co roku wybrani są najlepsi z najlepszych. Czy to jest miasto i powiat, czy tylko powiat? To jest cały powiat, wszystkie gminy, bo powiat to jest struktura składająca się przede wszystkim z gmin. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Jak pani ocenia dzisiejszą imprezę? O matko, gratuluję zwycięzcom medalu. Wydaje mi się bardzo tutaj trafne, na przykład przyznaję medalu panu Sławkowi Wierzbie. Bardzo piękny występ pań z gimnazjum, tak? I myślę sobie, że no, zawsze taka impreza wnosi coś do naszego życia i pokazuje, że osoby niepełnosprawne mogą osiągać również sukcesy.